Co za talent! Ale grzejesz, Zuzia. Troszkę. Czemu tak? Boisz się czegoś? Masz gorączkę? A broń Boże! Z czym wystąpicie? A, niespodzianka. Na czym będziesz grała? Na gitarze, klasycznie. Nie, na saksofon. Wow! Czyli co, to będzie George Michael, Careless Whisper, saksofon? Tak, dokładnie. Wygracie to? Słucham, jak? Czy wygracie to? Nie, no tak na razie... Taki mamy plan. Za bardzo grzejesz. Macie plan to wygrać, tak? Tak, dokładnie. Dokładnie. Tak. To tak? Nie wiem. Tak. Dobra, dziewczyny, to ja... Postaramy się. Uważaj. To ja wam życzę powodzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. O, witajcie dziewczyny, to wy już na scenie. No dobrze. Zaprosiliśmy Zuzannę i Wiktorię. Zuzanna to, Wiktoria to. Witajcie. Zuzanno, gdybym mógł cię poprosić o to, abyś opowiedziała nam o sobie. Kim jesteś, skąd jesteś? Ja jestem Zuzanna, mam 15 lat. Uczę się w publicznym gimnazjum w Orońsku. No i jestem z okolic właśnie Orońska. Taka mała mieścina, wioska Chronów. Okej. Dziękuję, Wiktorio. Ja mam na imię Wiktoria. Również uczę się w publicznym gimnazjum w Orońsku i też mieszkam w okolicach Orońska. No i naszą pasją jest muzyka. Rozumiem, że gracie razem. Czy to jest dzisiaj ten duet tylko na potrzeby tego castingu, czy tak po prostu ze sobą już muzycznie jesteście? Jesteśmy ze sobą powiązane muzycznie, bo śpiewamy w zespole ludowym. A wy jesteście z Guzowianek? Jesteśmy z Guzowianek. Dzień dobry, Guzowianki. Dzień dobry. W tamtym roku pisaliśmy o was. Tak. I nagrywaliśmy was. Tak. I występowałyście w finale. U was. U nas. No to miło was widzieć. Dziewczyny, co nam dzisiaj zaprezentujecie? Jeden z utworów właśnie ludowych. Mhm. No dobrze, no to nie ciągnę za język. Dajcie się, absolutnie oddajcie się muzyce, a my zobaczymy, czy my się poddamy waszemu urokowi. Powodzenia. Dziękuję bardzo. A Kasia Bochyńska-Wojdył dała wam powód do nienawiści, bowiem poprosiła mnie, żebym poprosił was o to, żebyście wy zaśpiewały coś bez gitary. To samo, tylko bez gitary, tak?
Jak dziewczyny, dacie się namówić? A kapella? Oczywiście. No to prosimy. Raz. Psesło, lato, psesło, już nadchodzi zima, cekom na kochanie, a kochanio nima, cekom na kochanie, a kochanio nima. Bardzo dziękujemy. Kasiu, powiedz to, co powiedziałaś mi na uszko. Na uszko szepytałam, że to zdecydowanie lepiej zabrzmi bez gitary i tak się stało. Ona wam przeszkadzała, dziewczyny, to nie do tego, do muzyki takiej, którą tutaj nam przedstawiłyście, nie? No to dobrze, fajnie, bo pokazałaś, że potrafisz grać, plus jeszcze większy dla ciebie. Fajnie razem brzmicie, bardzo, bardzo fajny utwór. Dodatkowe punkty za nietypowy gatunek muzyczny, który robi się coraz bardziej popularny znowu i bardzo dobrze, bo trzeba jednak pielęgnować tradycję. Także bardzo mi się podobało, ja jestem na tak, ale bez gitary, dobrze? Zuzanno? Macie dla mnie tak wciągające głosy, że nie mogłam po prostu przestać was słuchać. Ja miałam ochotę, żeby to się ciągnęło w kółko. Naprawdę, to było dla mnie coś wyjątkowego i ja jestem jak najbardziej na tak. Wojtek, czy to nie jest tak, że ludzie w waszym wieku, w twoim wieku kompletnie nie kupują takiej muzyki? To po części jest prawdą, ale naprawdę to wykonanie w waszym wykonaniu mi się bardzo podobało. Fajnie razem brzmicie. Widać, że się dogadujecie razem. Tylko to ciągnąć. Dzięki. Zuzanno, to jak? Tak, nie? Tak. Wojtek? Tak. Kasiu? Tak. I Jana, tak? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.